Dzisiaj odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów święta Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Hasło przewodnie dzisiejszej Akademii to bądź jak Emilia. Podczas święta szkoły wspominamy 20-letnią Emilię. Wśród zgromadzonej młodzieży są również 20-letni tegoroczni maturzyści. Jak do nich mówiłam podczas studniówki, cytując Marka Chłaska, piękni 20-letni. Ani my, choć niewiele starsi, mamy w pamięci, kim byliśmy, o czym marzyliśmy, mając zaledwie 20 lat. Dążenia, ideały, ambicje i plany, ile udało się zrealizować, a ile musieliśmy zweryfikować i jak bardzo zaskoczyło nas życie, dorosłe życie. Ale mieliśmy szansę doświadczyć właśnie dzięki wolności. W tym roku mija 58 lat, od kiedy Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich otrzymał imię podporucznik Emilii Gierczak. A już w przyszłym roku szkoła będzie obchodzić 20. rocznicę nadania placówce nazwy Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Oraz 110. rocznicę, kiedy ten budynek został oddany do użytkowania. Już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na ten jubileusz. I pochwalę się, że mamy plany. Chcemy wyremontować choć częściowo elewację po to, żeby całościowo wyremontować aulę. Troszeczkę inwestycji już w niej zrobiliśmy. Doposażyliśmy również większość klas, pracowni. W trakcie ferii wyremontowaliśmy część korytarzy. Kupiliśmy szkolne uczniowskie szafki. A od stycznia realizowane są dodatkowe zajęcia dla tegorocznych maturzystów. Podczas dzisiejszej uroczystości wspominano Emilię Gierczak, bohaterkę walk o Kołobrzeg, która oddała życie w walce o niepodległą Polskę w marcu 1945 roku. Święto szkoły przypada zawsze w okolicy rocznicy śmierci jej patronki. Młodzież szkolna przygotowała na dzisiejszą uroczystość występy artystyczne. Które jeszcze na wszystko stać.